Ostatnio byłem w Lidlu i znalazłem mnóstwo przepięknych Chińczyków. No i pomyślałem, że skorzystam z takiej niezwykłej okazji, no bo ceny w końcu zaczynały się od 7 zł. I znalazłem lidlowskie Lego Ninjago, które zdecydowanie jest warte uwagi. W środku tego polibaga, tak to nazwijmy, znajdziemy 79 elementów, jedną minifigurkę oraz pająka. Widzę, że łatwo można otworzyć, nawet bez nożyczek. Okej, mamy tutaj instrukcję. Naklejki. Tutaj jest instrukcja, jeszcze coś się pojawiło. Kolejna instrukcja? Nie, wskazówki dotyczące gwarancji, okej. I dwa woreczki z klocuszkami. Jak na Chińczyka, nawet przyjemna konstrukcja, aczkolwiek naklejki, no trochę ciężka sprawa. Według mnie są bardzo słabe, ale to w końcu Chińczyk. Instrukcja bardzo, bardzo długa, ale nie było problemów ze złożeniem tego zestawiku. Figurka to trochę tak jakby. To jest naprawdę prawdziwy ninja. Przede wszystkim nie rusza nogami. O, przepraszam, rusza, ale tak trochę łopatologicznie. Jeśli chodzi o torsik, no torsik w sumie okej. Mamy tutaj jakiś nóż narysowany oraz emblemat, nie wiem czego, kurde, jakiś pozłacany. I pod spodem widać tam kawałek jakiegoś jeszcze ubranka, a główka w sumie. O, dobra, myślę, że się ta bandamka odczepi od niej. Z tym jest w sumie drobny problem, bo to tak jakby nie chce odpaść ta bandamka od główki, ale w sumie może być. Wielki plus za nadruk na pleckach oraz za piękne wykończenie nóżek. Jak już wspominałem, konstrukcja wypadła całkiem, tylko te naklejki trochę mi przeszkadzają. Mamy system bawialny, czyli poruszanie tymi nóżkami tego pająka. Na tyle znajduje się przenośna lodówka, czyli magazyn na topór naszego ninja. Nie wiem, czemu on ma zresztą topór. Mamy miejsce na jedną minifigurkę i też nawet znalazło się kilka naklejek po bokach i jedna w środku, sugerująca, że nasz pająk jest na jakąś benzynę. Jestem naprawdę dumny z tej lidlowskiej podróbki, bo ona nawet nie wstydzi się swojej narodowości. Tutaj mamy po bokach chińskie znaczki, coś pięknego. W skali podróbkowej dałbym takie mocne 7 na 10. Jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz suba dla naszego ninja. Jeśli chcecie kolejne odcinki z lidlowskimi podróbkami, koniecznie dajcie znać w komentarzu, to przygotuję dla Was dosyć podobny materiał. Trzymajcie się, cześć!